Termomodernizacja w szkole jeszcze trwa, ale zakończył się najważniejszy i uciążliwy najbardziej dla uczniów etap prac na pierwszym i drugim piętrze, gdzie musiały odbywać się zajęcia. Podczas zimowych ferii wymalowano wszystkie sale lekcyjne i korytarze. Tak więc po feriach uczniowie wrócili do odnowionych pomieszczeń. Było czasami ciężko, ale myślę, że warto, bo teraz naprawdę możemy korzystać z nowych zrobionych sal, jest o wiele przyjemniej do nauki, nie ma już tego hałasu, czy też nawet mamy teraz wyremontowane łazienki, czy grzejniki, w których mamy nową instalację przecież, jest w szkole o wiele cieplej, można chodzić, jakby lżej już ubrany, czuć się jak praktycznie u siebie w domu. Jedną z pracowni, która skorzystała na termomodernizacji w szkole, jest klasa biologii. Oprócz tego, że no w klasie mamy nowe kaloryfery, jest ciepło, czyli ta sytuacja zmieniła się bardzo mocno i była to dobra okazja, żeby przeprowadzić remont tej klasy, który nie był bardzo długo robiony. Klasa nabrała nowego blasku, można powiedzieć odżyła, została całkowicie odświeżona. Pojawiło się choćby nawet również nowe nagłośnienie dla tej klasy, więc no, dla nas oprócz korzyści płynących z podwyższenia, no, z tego, że jest cieplej w szkole, wygląda to dużo estetycznie. No i mamy te zmiany, które związały się z remontem, bo wcześniej właśnie nie był przeprowadzany dlatego, że czekaliśmy na tą termomodernizację. Prace modernizacyjne w szkole zaczęły się w czasie letnich wakacji. W pierwszej kolejności rozpoczął się demontaż instalacji centralnego ogrzewania. Zdemontowane zostały stare grzejniki i piece węglowe w szkolnej kotłowni. Później przyszedł czas na elewację i fundamenty. Nie tylko szkoła została ocieplona, nie tylko fundamenty zostały odkopane i ocieplone, nie tylko został wprowadzony nowy system ogrzewania, wymienione kaloryfery, ale również oprócz tego została zmieniona efektywność energetyczna. W starej części szkoły, która obejmuje, no można powiedzieć, około 75% naszego budynku, została wymieniona instalacja elektryczna, która jeszcze pamięta rok 62, kiedy szkoła była budowana. Instalacja nowa opiera się oczywiście na miedzi. We wszystkich klasach i na korytarzach zostały zmienione również i lampy. Oświetlenie dzisiaj w szkole opiera się na LEDach. W ramach prac termomodernizacyjnych, co bardzo mnie cieszy, zostały wyremontowane również łazienki na pierwszym i drugim piętrze dla uczniów i personelu. Są one dzisiaj czyste, przejrzyste, zamontowane są kabiny systemowe. Lada dzień będziemy mieli również ciepłą wodę. Obecnie prace w dalszym ciągu trwają w ciągu wychowania fizycznego, co nie ma w zasadzie już wpływu na jakość i standard pracy uczniów i nauczycieli, dlatego że wszelkie kwestie czy zanieczyszczenia, czy zapylenia, czy też ewentualne jakiegoś takiego hałasu zostały praktycznie w tej chwili zamknięte już w pewnej części szkoły, która jest wyłączona. Rewolucyjna zmiana nastąpi w ogrzewaniu sali gimnastycznej. Do tej pory była ogrzewana poprzez stary system centralnego ogrzewania i kaloryfery. W tej chwili kaloryfery, jak widzimy, zostały usunięte, a na suficie zamontowane zostaną trzy nagrzewnice, które w efektywny sposób mają ocieplić salę gimnastyczną. Termomodernizacja szkoły ma na celu przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej obiektu. Tak więc poza oszczędnością ciepła ma także dać oszczędności na energii elektrycznej, nie mówiąc już o poprawie estetyki obiektu, który ma już ponad 50 lat. W starym systemie ogrzewania, w systemie jeszcze węglowo-miałowym, wiele klas było niedogrzanych. Sala gimnastyczna była salą raczej chłodną i te klasy, które były na końcu linii centralnego ogrzewania, były na ogół dosyć chłodne. W dniu dzisiejszym, pomimo że mamy jeszcze piec zastępczy, docelowo będą funkcjonowały cztery piece gazowe, odczuwane jest naprawdę ciepło, które jest w całej szkole i nawet jak rozmawiałem dwa dni temu z uczniami, byli bardzo zdziwieni, że po feriach, po dość chłodnych feriach, kiedy wrócili do szkoły, w szkole było ciepło, w szkole już było czysto. Także to jest dosyć ważna tutaj kwestia. Będziemy mieli ogrzewanie bezobsługowe, co również jest dosyć ważną rzeczą. Tak więc nie będziemy musieli angażować pracowników w soboty i niedzielę. To wszystko będzie odbywało się w sposób automatyczny.
Na termomodernizację zespołu szkół numer 1 powiat, organ prowadzący, przeznaczył 400 tysięcy złotych środków własnych jako dofinansowanie do unijnego projektu. Jednak po przetargu na wykonanie prac okazało się, że trzeba dołożyć kolejne kilkaset tysięcy z budżetu powiatu na samą termomodernizację i konieczne remonty dodatkowe. Jeżeli chodzi o zadania te dodatkowe, to one wynikały w ogóle z procesu inwestycyjnego. Czyli krótko mówiąc, jeżeli żeśmy wymieniali instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, no to aż się prosiło, żeby te łazienki zmodernizować, tym bardziej, że to wszystko było kute. Tynki, płytki zostały zdejmowane, łazienki po prostu musiały być no jakby zdewastowane, tak szczerze mówiąc, w pierwszym tym etapie. Dlatego, a one nie spełniały parametrów technicznych, wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i tak dalej. Dlatego te zadania po prostu no jakby były konieczne. Na termomodernizację czekają kolejne trzy placówki oświatowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Już w ubiegłym roku podpisano stosowne umowy. 31 sierpnia podpisana została umowa o dofinansowanie kolejnego projektu powiatu golubsko-dobrzyńskiego związanego z termomodernizacją pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Projekt zakłada wykonanie prac termomodernizacyjnych w dwóch budynkach użyteczności publicznej. To jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Wielgiem, Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielgiem oraz Budynku Administracyjno-Dydaktycznego Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Opracowane dokumentacje projektowe zakładają m.in. modernizację instalacji wraz z montażem instalacji solarnej, modernizacją instalacji centralnego grzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianę instalacji elektrycznej. Podpisanie umowy gwarantuje realizację inwestycji przy dofinansowaniu zewnętrznym wynoszącym ponad 1 660 000 zł, przy czym kwota całkowita inwestycji to ponad 2 036 000. Obecnie powiat prowadzi prace przygotowawcze w celu ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót.